To są wnioski nie tylko z debaty, ale z moich wielu lat doświadczeń jako fotoedytor, jako szef agencji fotograficznej i agencji prasowej, że po prostu, żeby dobrze podpisać zdjęcie, należy czytać byline zdjęcia albo file info zdjęcia. Tam zawsze jest autor, jest imię, nazwisko łamane przez nazwę agencji i to trzeba zawsze podpisać pod zdjęciem.